Fundamenty apostolskiego kościoła. Nauczanie domowe. 24 sierpnia. Księga Apokalipsy, rozdział 21, wersety od 9 do 14. Anioł tak odezwał się do mnie. Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 szczepów synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Anioł pokazuje Janowi, ale także każdemu z nas, rzeczywistość ukrytą Kościoła. Umyka ona pośród zewnętrznych objawów, światowych ocen, doczesnego zabiegania i tego wszystkiego, co nas dotyka pozytywnie czy negatywnie. Mamy z tym kontakt, ale widzimy, że Słowo Boga chce, żebyśmy mieli głębsze spojrzenie. I stąd anioł objawia kilka takich rzeczywistości. Po pierwsze, oblubienica baranka. To miłość jest istotą Kościoła. To miłość gromadzi nas wokół Chrystusa, baranka, który oddał za nas swoje życie. Po drugie, drogocenne kamienie. Kościół jest czymś wartościowym, czymś bardzo cennym w świecie. Po trzecie, 12 bram z imionami 12 plemion Izraela. Połączenie Starego i Nowego Testamentu. Ten korzeń to źródło zwołania Bożego, które jest wcześniejsze od pojawienia się Mesjasza na świecie, bowiem Kościół został przemyślany, zaplanowany, zaprojektowany przez Boga już dużo wcześniej. I w końcu 12 warstw fundamentu, na których jest 12 imion apostołów. I na tym ostatnim elemencie chciałbym się skupić. To on powoduje, że nazywamy Kościół apostolskim. Oznacza to, że jest on oparty o naukę apostołów i o ich życie. Dotyczy to wymiaru historycznego, ponieważ to wydarzenie Bożej interwencji, współpracy człowieka z łaską dotyczy konkretnej rzeczywistości, konkretnego czasu, konkretnego pokolenia, które miało właśnie taki, a nie inny wkład. I my opieramy się na tym właśnie historycznym wydarzeniu. Ale opieramy się też na rzeczywistości duchowej. To apostolskie doświadczenie Chrystusa, posłuszeństwo Duchowi Świętemu, ono budowało pewnego rodzaju strukturę, dlatego jest tam mowa o fundamentach. To spowodowało, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Ta nauka apostolska, to doświadczenie apostołów, to wykonywanie woli Bożej sprawiło, że zostali oni zapisani w historii. Zostali umieszczeni w najbardziej podstawowym, fundamentalnym tworzeniu tej wspólnoty, która trwa na wieki, która jest zaproszona do tego, by istnieć przy Bogu w niebie, tak jak widzimy to w opisie Apokalipsy. To oparcie się na apostołach ma też bardzo konkretny wyraz, wynik. To są listy apostolskie. To jest nauczanie, które zewangelizowało rzymski świat. To są swego rodzaju decyzje. To są konkretne decyzje, które uformowały mentalność i sposób rozumienia działania Bożego i działania w tym wymiarze ludzkiego.
ta współpraca człowieka z Bogiem została tutaj przez apostołów bardzo konkretnie wypracowana i nam przekazana. Dlatego chcemy jako Kościół być wierni tej apostolskiej tradycji. Dlatego jako Kościół chcemy opierać się właśnie na tym, co apostołowie nam przekazali i czego nas nauczyli. Zadanie dla Ciebie na dziś. Przeczytaj jeden z listów apostolskich. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.